Nie żyje 28-latek z Jastrzębia Zdroju skatowany podczas Dni Sosnowca. Zmarł w środę. Z uwagi na fakt, że podejrzewanymi o pobicie mężczyzny ze skutkiem śmiertelnym są trzej nieletni poniżej 17 roku życia, sprawa trafiła do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu. I to sąd będzie teraz prowadził czynności w sprawie. Wprawdzie akta sprawy są już w posiadaniu sądu, to prokurator złożył wniosek o powołanie biegłego i zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok 28-latka. Zostanie pobrany też materiał do badań toksykologicznych. Oficjalnie o powodach bójki śledczy nie chcą mówić. Wciąż jednak docierają do nas informacje od świadków, którzy mówią, że 28-letni Marcin miał stanąć w obronie młodszego od siebie chłopaka i wtedy grupa dziwnie zachowujących się nastolatków przerzuciła swoją agresję na niego. Był kopany m.in. po głowie. Sąd zdecydował o umieszczeniu sprawców w policyjnej izbie dla nieletnich. Bliski znajomy pokrzywdzonego przekazał nam, że był on szanowanym funkcjonariuszem służby więziennej oraz piłkarzem w klubie KS Spójnia Landek. Tajemnicza śmierć mężczyzny na drodze S1 w Mierzęcicach pomiędzy Siewierzem i lotniskiem w Pyrzowicach. W nocy na jezdni zostało znalezione ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób stracił życie i kim jest. Tuż przed północą służby otrzymały informację o tym, że kierujący samochodem osobowym najechał na leżącego na drodze mężczyznę na drodze S1 w Mierzęcicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 22-letni kierujący pojazdem Renault jechał w kierunku Katowic. Nagle w pewnym momencie najechał na znajdujące się na lewym pasie jezdni ciało mężczyzny. Z relacji świadków wynika, iż nie był to jedyny pojazd, który najechał na to ciało. Na miejscu pracowali policjanci drogówki, grupa zdarzeniowa wraz z technikiem kryminalistyki. Wykonywaliśmy czynności pod nadzorem prokuratury. Na razie nie wiadomo, co dokładnie się stało, a policja bierze pod uwagę różne scenariusze. Nie wiadomo, czy mężczyzna żył w momencie, gdy przejechał po nim samochód. Zagadką jest również jego tożsamość, bo nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Przybliżenie nauki ludziom, którzy zawodowo się nią nie zajmują. Między innymi taki cel ma międzynarodowa konferencja Euroscience Open Forum, która w środę rozpoczęła się w Katowicach. To otwarta dla wszystkich debata. Jej agendę zdominowały problemy dotyczące rozwoju nauki, który widać dziś w nowoczesnych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach. Otworzyliśmy niedawno Centrum Badawcze ECHTIC, Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. To jest naprawdę poziom światowy. Mamy gości, którzy przyjechali na konferencję ESOF i którzy jedyne, o co proszą właśnie, to aby w uzupełnieniu można było ich zaprosić i pokazać właśnie, jak funkcjonuje to centrum. Natomiast angażujemy się także we wszelkie sprawy związane z transformacją energetyczną. W organizację Euroscience Open Forum zaangażowały się uczelnie wyższe z Katowic i Metropolii. Założeniem było zaangażowanie przede wszystkim młodych naukowców i studentów, którzy udowadniają, że nauka może wychodzić na zewnątrz. Przy okazji debaty testują też nowe rozwiązania, jak emisja światła podczerwonego, którego nie widać, ale które przenika przez różne tkanki, dzięki czemu można badać aktywność mózgu. Podstawową rzecz, jaką się dowiadujemy, to jaka jest różnica pomiędzy, że tak powiem, aktywnością w różnych, że tak powiem, zadaniach. Najlepiej to jest dla przykładu pokazać. Załóżmy, mamy osobę, która gra w szachy. Jest na przykład osoba, która jest całkowitym laikiem, dopiero zaczyna swoje na przykład przygody z szachami. Jest osoba, która załóżmy jest już arcymistrzem szachowym i chcemy na przykład w ten sposób sprawdzić, czy ta osoba, która jest początkująca, na przykład potrzebuje większego zapotrzebowania na składniki odżywcze ze względu na to, że dopiero się wdraża. Kilkudniowa międzynarodowa konferencja to niejako podsumowanie dotychczasowych działań realizowanych przez Katowice z okazji Europejskiego Miasta Nauki 2024. Przy okazji tego wydarzenia w Parku Powstańców Śląskich uruchomiono plenerowe miasteczko, gdzie popołudniami można skorzystać ze strefy relaksu, obejrzeć film czy wziąć udział w warsztatach. Konferencja dzisiejsza jest tym elementem najważniejszym w całych obchodach Miasta Nauki, ale pamiętajmy, że cały rok Miasta Nauki jest przygotowany w 50 różnych tematach, w 50 różnych tygodniach i czeka nas jeszcze zakończenie roku nauki, Europejskiego Miasta Nauki pod koniec roku kalendarzowego, gdzie w ramach Festiwalu Nauki będziemy jeszcze podsumowywali to wszystko, co się wydarzyło. Wstęp na wszystkie wydarzenia związane z kilkudniową konferencją jest bezpłatny i otwarty dla każdego. Na konferencję trzeba się jednak zarejestrować. Dźwięk wyczekiwany przez wszystkich uczniów.
Ostatni dzwonek już za nieco ponad tydzień. 21 czerwca ponad 500 tysięcy uczniów w województwie śląskim rozpocznie wakacje. Choć dzieci się cieszą, to rodzice mają problem, jak zapewnić im opiekę przez 10 tygodni. Rodzice Karoliny zapisali już dziewczynkę na kolonie i półkolonie. Jednak to nie wystarczy. Bardzo dużo zapewniamy córce atrakcji z rówieśnikami. Zabieramy ją na basen, no i przede wszystkim, bo ćwiczy tańce, także też dużo ma jeszcze zajęć tanecznych, także podczas wakacji. Oprócz zajęć tanecznych popularne są też zajęcia spływania czy zajęcia artystyczne i muzyczne organizowane w ramach półkolonii czy akcji Lato w Rudzie Śląskiej. Pierwsze dwa tygodnie po zakończeniu roku szkolnego będą zajęcia zorganizowane dla grupy dzieci ze szkoły podstawowej. Od godziny 8 do 16 będzie sprawowana opieka nad dziećmi, będzie otwarta świetlica kreatywna. Oprócz tego będą wyjazdy zorganizowane, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, takie dalsze, pojedziemy do Osikowej Doliny, do Muzeum Tkactwa, do Nadleśnictwa w Katowicach, do Mikołowa Mokrego, Zagody Ziółko. Dla starszych dzieci przewidziane są zajęcia z pielęgniarstwa, kulturystyki i tenisa stołowego. Chętnych jest wielu, zwłaszcza że półkolonie organizowane przez miejskie instytucje są zwykle znacznie tańsze niż te, które oferują prywatne firmy. W katowickim Pałacu Młodzieży 60 miejsc zostało zajętych w kilkanaście minut. Chętnych było prawie trzy razy więcej. Generalnie zapewniamy opiekę od 8 do 15.30. Dwa razy w tygodniu będzie to m.in. nasz basen. Dwa razy w tygodniu zaplanowaliśmy wycieczki. Jedna do Ustronia, druga na Szyndzielnie. Oprócz tego mnóstwo zajęć w Pałacu Młodzieży, w pracowniach naukowych, artystycznych, sportowych. Wypełnimy ten program maksymalnie, no i zapewniamy też posiłki. Półkolonie organizują przede wszystkim szkoły podstawowe. W niektórych mogą wziąć w nich udział dzieci, które dopiero we wrześniu rozpoczną naukę. Powiem szczerze, że jest to bardzo, bardzo fajna rzecz, ponieważ też przychodzą dzieci, które od września będą naszymi pierwszoklasistami, więc te dzieci mają już taki wstęp do tej szkoły, zapewniony, są pewne siebie i one całkiem inaczej egzystują tutaj w szkole niż te, które przyjdą dopiero po raz pierwszy, 1 września. Kolonie i półkolonie muszą być zgłaszane do kuratorium oświaty. Mimo że proces rejestrowania trwa całe wakacje, to już teraz zgłoszonych zostało ponad 1300 różnego rodzaju miejsc wypoczynku dla 54 tysięcy dzieci. W czasie kontroli, które będziemy wizytatorzy kuratorium oświaty będą prowadzić, będziemy sprawdzać wszystkim bezpieczeństwo. To jest jakby priorytet i absolutnie najważniejsza sprawa, ale też kwalifikacje, co za tym idzie również, kwalifikacje wychowawców, którzy będą opiekowali się naszymi dziećmi. Dodatkowo wojewoda śląski podjął działania, które mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży. Zaangażowane będą wszystkie służby, a także zostanie uruchomiona całodobowa interwencyjna linia telefoniczna, gdzie można zgłaszać nieprawidłowości związane z organizacją wypoczynku. Środowisko sportowe wspomina trenera Oresta Lęczyka, który zmarł we wtorek 11 czerwca w wieku 81 lat. Na ławce trenerskiej ostatni raz siedział 10 lat temu. Prowadził wówczas Zagłębie Lubin. Zaczynał na początku lat 70. Był trenerem m.in. Wisły Kraków, GKS-u Katowice, Śląska Wrocław, Widzewa Łódź, GKS-u Bełchatów, Pogoni Szczecin czy Ruchu Chorzów. Z tym ostatnim święcił sukcesy na arenie europejskiej. Taki duży sukces polskiej piłki, chyba 7 czy 8 w kolejności, finał Pucharu Intertoto. Myślę, że też niedoceniany jakby sukces, ale też go tutaj wspólnie z nami odniósł i na pewno to też będzie bardzo zapamiętane. A wiadomo, że wspominamy go bardzo dobrze. Jako trener był przede wszystkim sprawiedliwy, bo to jest najważniejsza cecha trenera, ale naprawdę każdego potrafił rozwijać i każdemu starał się pomagać. Trenera wspomina dziś też dziennikarz katowickiego Sportu Paweł Czado. Jego zdaniem Orest Lęczyk był prawdziwą osobowością. Zawsze mówił to, co myśli i miał zasady, których przestrzegał. Bardzo charakterystyczne było to, że nie znosił, gdy ktoś młodszy od niego na powitanie podawał mu rękę. Po prostu ignorował to ostentacyjnie i człowiek zostawał z taką ręką i nie wiedział, jak się zachować, i rumienił się. Oczywiście to nie jest tak, że on był bezlitosny, bo to był facet, kiedy trzeba było, był serdeczny. On potrafił tymi drużynami piłkarskimi zarządzać, a zarządzanie nie polega na terrorze. Owszem, on był zdystansowany, on się nie fraternizował z piłkarzami, ale kiedy trzeba, potrafił z nimi serdecznie rozmawiać. Bardzo dobrze o Oresta Lęczyka wspomina też Dariusz Grzesik, były reprezentant Polski.
Polski i były zawodnik GKS-u Katowice. Jak mówi, przy tym trenerze nie brakowało zabawnych sytuacji. Zawsze mówił, że niby dobrze gram, a jak przychodziło do podziału premii, zawsze dostawałem mniej. Ja mówię, tak, to dobrze grałem i nie mam. I później w którymś meczu miałem kontuzję i za ten mecz miałem 100%. Czyli dostałem tyle, ile ci niby najlepsi. Ja mówię, to chyba będę miał częściej kontuzję, to wtedy dostaję 100%. I śmialiśmy się. Mimo że Orest Lęczyk był cenionym trenerem, w karierze zabrakło mu jednego: poprowadzenia reprezentacji Polski.